zrobiłem część drugą tej aktualizacji, bo już ponad 13 minut się nagrywało. To nie będziemy takich tasiemców kręcić. Tutaj w części drugiej dalszy ciąg daj Tamarillo. Tamarillo już też się ładnie zaczyna rozkręcać ze wzrostem. Jeszcze liście takie widzę trochę żółkne były, ale potem widzę się już zebrały ładne żółte, ładne zielone. I tutaj jak kamera złapie, to powinno być, widać. Łapie nie tam, gdzie potrzeba. No nie wiem, czy to złapie. Bynajmniej tutaj widać, że będą się tworzyć kwiaty. No są tu kwiaty, no może nie widać teraz, ale kwiaty się powoli będą tworzyć, więc niedługo powinna kwitnąć. Drugi sagowiec na razie ani widu, ani słychu z przerastaniem. No ale był na wiosnę dopiero kupiony i też był źle przechowywany w tych warunkach sklepowych. Zrobił się w tym roku taki trochę w wersji wariegata. Ale to nie jest wariegata, tylko liście są naprawdę spalone w tym miejscu. Zastanawiam się jeszcze, czy może nie postąpić tak jak wcześniej z ratowaniem sagowca, który był w poprzednich filmikach. Obciąć wszystkie liście i liczyć, że wyrosną nowe. Zobaczymy jeszcze. A tutaj Musa Basio. Ten się już rozpędził. Już zaczyna pomału rosnąć. Każdy liść jest już przynajmniej 1/4 większy. Także sporo odrostów się już tworzy, coraz to więcej wyrasta. Coraz to większe liście są. No i dobrze, zobaczymy, jaką osiągnie większą wielkość w tym roku. Tutaj dalej jest drugie Tamarillo, które każdy z ulicy myśli, że to jest jakiś słonecznik. A to nie słonecznik, tylko właśnie pomidor drzewiasty. Tak samo, temu się rośnie tutaj trochę, widzę, lepiej nawet niż tamtemu. Ale to zawsze trochę to i na zimę, i na warunki, może grzeje tu lepiej od muru. Jest taki bardziej gęstszy. Także palmy Rapidohyllum hystrix. Też już coraz to większe przyrosty mają. Także tu rosną. Tutaj reszta eukaliptusów. Także już coraz to wyżej. Ten już zaczyna wypuszczać gałęzie. Była o nich dokładniejsza mowa także parę filmików wcześniej na temat przesadzania. Tutaj mniejsze Tamarillo, o którym będzie jeszcze osobny film. Tutaj widać, że już kwitnie ładnie. A tutaj dalej papaja górska, Carica pubescens lub Vasconella pubescens, zależy kto jak tam ją nazywa. To jest mniejszy egzemplarz, a tutaj już trochę większy, już widoczne są typowe dla papaji liście. I niestety może tu nie widać na kamerze, ale takie nieduże włoski, które są na ogonkach, co świadczy o jej nazwie. Pubescens oznacza tak jakby papaję omszoną. I faktycznie ma taki meszek. Już też widzę, że rośnie trochę wolniej, no rośnie, ale wolniej niż taka zwykła papaja. Nie śpieszy się jej. Liseczki są coraz to ładniejsze. Tutaj także juki ogrodowe też się już pomału rozpędzają, już wytwarzają piękne kolby. Też niedługo będą kwitły. Tutaj drugi bambus Farkesia rufa. Ten jest trochę większy, no tu ma może też inną ziemię. Ale też jest ponad dwa razy taki niż był w zeszłym roku. Tu także jeszcze jeden rącznik zielony. Też w gruncie. I jeszcze jedno Tamarillo. Też już ładne liście wytwarza. Już się wszystkie chyba zadomowiły, już poczuły lato i liście ładne wyrastają. Nie żadne posfijane, choć mszyce. Tutaj są pojedyncze sztuki. No także ładny egzemplarz. Mieczyka dachówkowatego. Jest to mieczyk typowo rosnący na łąkach. Chodzi na niektórych obszarach nawet dość rzadki. Tylko parę lat temu wykopałem z pewnej łąki, żeby go trochę, powiedzmy, uratować, bo tam miała być koszona i widzę, że się ładnie rozmnożył. Ładny mieczek, taki fajny, miniaturowy, choć pewnie fajnie by wyglądał, jakby rósł w kupie. Tu także jeszcze aleja roczników. W tym roku ich naprawdę posadziłem dość sporo. Sporo było nasion, sporo wszystkiego, to i
Zobaczymy, jak sobie, jak będą rosły w tym roku tutaj. Jest tu, jest 2, 4, 5 w takim rzędzie posadzone. Zrobimy taką tropikalną trochę aleję. Tutaj dalej. Jeszcze jedna tamarillo. Jeszcze jedno takie, o które już nie wiedziałem, gdzie tu je by wsadzić. Wsadziłem tutaj, no zobaczymy, jak to będzie sobie rosło. Przesadziłem w końcu także mamutowce olbrzymie, 4 sztuki. Bo jakoś zauważyłem, że w tej donicy wcześniej przestały w zasadzie rosnąć. Zatrzymały się na jakimś tam poziomie i ani widu, ani słychu. No tutaj już w nowej ziemi i wszystkim, no mam nadzieję, że ładnie ruszą. Bo ładnie wyglądają, tylko jakby stanęły. Coś im tam nie pasowało. Tutaj także dalej kunigamia lancetolistna, popularnie zwana chińską araukarią, ponieważ jest dość, no w zasadzie z wyglądu jest bardzo podobna do araukarii, ale to nie jest oczywiście araukaria, jest to drzewo z rodziny cyprysowatych. Ale także właśnie taka imitacja araukarii i dużo bardziej mrozoodporne. A tutaj właściwa araukaria, już widać zaczątek gałązek, dwie gałązki. Też sobie już prawie dwa razy tyle urosła, ile miała na wiosnę. To nawet widać różnicę w kolorze liści. Także widzę, się też ładnie rozpędziła. Tutaj także w trakcie ratowania bambus phyllostachys pubescens. No widzę, że może chyba trochę mu to faktycznie pomogło, to przesadzenie, bo już zaczyna ładne listki wytwarzać. No i niech tam sobie rośnie dalej. Kufliki alpejskie także ruszyły z kopyta. Także są już coraz to większe, no dosłownie rosną w oczach. A jeszcze takie były maleństwa. Takie maluteńkie były. Na wiosnę. A to już naprawdę się już kawał roślinek robi. Obok tak samo granaty w dwóch odmianach. Jedne, nie wiem, jak się one dokładnie nazywają, ale wiem na przykład na pewno, że z tej będą owoce takie dość kwaśne. A z tej takie normalne. I tak to się mniej więcej prezentuje. I na koniec może rzut oka na panoramę mojej okolicy. Przed chyba lada chwila zbliżającą się burzą, bo już tutaj zaczyna ładnie padać. Tutaj w oddali na pierwszym planie pole gorczycy. Po lewej stronie góra widoczna to Łysica, a po prawej góra Otrocz. Także tak to mniej więcej wygląda. I także ogródek. Też już wszystko się ładnie rośnie. Tutaj na pierwszym planie słonecznik bulwiasty, czyli topinambur. I tak to mniej więcej wszystko wygląda. Póki co, pozdrawiam.